trakcie ostatniej sesji radni zdecydowali o zmianach w budżecie Nowego Sącza. Zmiany zwiększyły deficyt o 4 miliony złotych, a mowa m.in. o dopłatach do taryfy za wodę i ścieki, remontach dróg, wydatkach na oświatę czy likwidacji barier architektonicznych. Największe zainteresowanie radnych wzbudziły jednak dwie pozycje. 615 tysięcy złotych, jakie miasto chce przeznaczyć na organizację konkursu piękności Miss Polski, Miss Supernational i Mister Supernational oraz 300 tysięcy złotych przeznaczane na nadzór i utrzymanie części terenu Parku Strzeleckiego. Radni chcieli wiedzieć, czy kwota 300 tysięcy złotych będzie przeznaczona także na zakup nagłośnienia w amfiteatrze. Przy budowie Parku Strzeleckiego wydano, proszę mnie poprawić, jeśli to jest niewłaściwe, bo mam ten artykuł ściągnięty z internetu, wydano 2 miliony złotych między innymi na właśnie nagłośnienie Parku Strzeleckiego. Wypowiadał się tutaj pan prezydent, że taka była cena i okazało się, że to nagłośnienie wcale nie jest wystarczające do tego, żeby ono służyło na wszystkie koncerty. I teraz jest potrzebne dodatkowe, nowe nagłośnienie. O zakup oświetlenia sceny pytała natomiast radna Teresa Cabała. Zwiększacie państwo o kwotę 120 tysięcy wydatki majątkowe na zakup z usługą montażu urządzeń służących do zamontowania elementów oświetlenia sceny amfiteatru Parku Strzeleckiego. To tam nie ma oświetlenia? Na sali obrad nie było już prezydenta Ludomira Hanzla. Prezentowane natomiast przez panią skarbnik uzasadnienie projektu uchwały nie zawierało aż tak szczegółowych informacji. Do tematu odniósł się dopiero wezwany telefonicznie do udziału w obradach dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Rojna. I oświetlenie i nagłośnienie każdego obiektu, w tym również tego amfiteatru, nie są tak naprawdę z sobą związane. Amfiteatr to jest amfiteatr, natomiast jego nagłośnienie, jego oświetlenie to są zupełnie osobne elementy. Bardzo często są amfiteatry, które nie posiadają swojego własnego nagłośnienia ani nie posiadają swojego własnego oświetlenia. To jednak części radnych nie przekonało. Przewodnicząca Iwona Mularczyk zwróciła uwagę na to, że na zakup nagłośnienia sceny miasto wydało już wcześniej 2 miliony złotych. Teraz chce wydać kolejne środki. 2 miliony na zakup nagłośnienia oświetlenia to są duże pieniądze. My mówimy o kolejnych pieniądzach, które mają trafić na nagłośnienie i oświetlenie Parku Strzeleckiego. Bo mówimy o kwocie 300 tysięcy, a jeszcze tutaj jest kwota w drugiej części 120 tysięcy. I ja nie uzyskałam odpowiedzi, czy z tych pieniędzy, tak jak jest w tym artykule, gdzie wypowiada się pan prezydent, że trzeba kupić nowe nagłośnienie za kwotę 91 tysięcy. Kolejna wzbudzająca wątpliwości części radnych pozycja w zmianie do uchwały budżetowej Nowego Sącza dotyczyła organizacji konkursu Miss Polski, MIRS oraz Mister Supernational. Na to zadanie miasto planuje wydać 615 tysięcy złotych. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 500 000 z przeznaczeniem na organizację konkursu piękności Miss Polski na terenie Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. 500 000. W autopoprawce mamy, zwiększa się o 115 tysięcy wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na konkurs piękności Miss Polski w amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Ile jeszcze tych kosztów będzie na ten konkurs? Entuzjastą wydawania budżetowych środków na tego typu imprezy nie był też radny Józef Hojnor. I nie będę ukrywał, że mnie najbardziej niepokoi sytuacja 500 tysięcy złotych przeznaczanych na wybieg panienek odzianych w stroje bardzo skąpe. Dla mnie jest to, proszę Państwa, bardzo zły pomysł, dlatego że od wielu lat wielu radnych, nie będę tak jak koleżanka przed chwilą się wypowiadała, dopomina się o godziwe życie i godziwe domy dla osób przebywających w ubóstwie. Natomiast panienki na wybiegu i ta cała Miss Polonia, to nie ma co ukrywać, proszę Państwa, nie kojarzy się pozytywnie w odbiorze społecznym i wiemy, jakie wokół tego powstają skandale społeczne. Na pytania dotyczące konkursu piękności odpowiadał wiceprezydent Artur Bochenek. Co do szczegółów, oczywiście konkurs MIS, który tutaj jest przedmiotem wniosku, dzięki udziałowi pana
marszałka Witolda Kozłowskiego będzie odbywał się w mieście Nowym Sączu. Prezydent zgodził się być współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Jest z nami sekretarz województwa, też może na pewno naświetlić, skąd się biorą takie, a nie inne kwoty. Kwoty wynikają po prostu z prośby głównego organizatora, czyli z pana marszałka województwa małopolskiego. Dziękuję. Ostatecznie w głosowaniu radni zgodzili się na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej. 15 radnych było za przyjęciem projektu uchwały, 5 wstrzymało się od głosu, 3 nie zagłosowało wcale.